Niestety upadły małe sklepiki. Nie ma polskich sklepów. Polskie sklepy się likwidują, proszę pana, bo nie wyrobią na ZUS, nie wyrobią na podatek, nie wyrobią, przecież opłaty są skarbowe i tak dalej. Także wie pan, tylko proszę pana, co my będziemy kupować, za co będziemy kupować? Drożyzna poszedł VAT w górę, więc proszę pana, nie, wszystko podrożało. Czy podrożało jeszcze za tego nowego rządu? Podrożało, bo VAT to. VAT to 5%, tak? No oczywiście. Właśnie, kto to zawinił przy tym? Proszę pana, nie wiem, kto to ustala, no proszę no bo pana. Dużo osób mówi, że to jeszcze PiS to robił wcześniej, da inni, że ten czemu nowy rząd nic nie robi z tym. Proszę pana, no na razie nowy rząd, no na razie nic takiego nie zrobił. No na przykład miał podnieść zasiłki pogrzebowe, prawda? Właśnie, podniósł. Nie zrobił nic. Nic. A w ogóle coś zrobił tak? Cacanki, a głupiemu rado. Czy ten nowy rząd coś zrobił w ogóle takiego, że panią zadowoliło, w ogóle coś zrobił? Po prostu nie. No bo dużo było obietnic, no nie wiem, paliwo miało być po 5 zł, dużo osób mówi, że nie ma. Pana, niech oni wreszcie zaczną, młodzież nie ma, wyjechała. Dlaczego wyjechała młodzież? Bo nie ma pracy. Czy dużo osób za granicę na przykład wyjechało? Oczywiście. Wrócą, jak pani myśli? Nie wrócą, bo nie mają do czego. Właśnie teraz te przemrozki, znowu wszystko pójdzie w górę, bo znowu proszę wszystko... Pana, tak, no bo będzie przemroz, nie będzie jabłek, nie będzie czereśni ponoć. Czy może jeszcze, i będą, czy jeszcze ale nawet jak będą, to będą drogie. Czy jeszcze drożej będą warzywa? I sobie nie kupimy. Czy znowu Polak będzie poszkodowany na cenach? No, zamiast kilogram to sobie kupię 10 deko, no już. Dzieciom chcą zlikwidować prace domowe na przykład. Jak pani to ocenia? Czy tak powinno to wyglądać w podstawówce? Tak w skrócie. Pani się wychowała na prace domowe. Co dają takie prace domowe? Proszę pana, ja pisałam wypracowania, proszę pana, prace domowe to jest utrwalenie materiału poznanego w szkole. Czyli rozwija umysł, tak według pani pamięć, czy łatwiej takimi ludźmi manipulować będzie? Tak. Ta trzynastka pomaga, czternastka czy nic? Proszę pana, trzynastka, czternastka pomoże, owszem, pomoże, bo jakiś tam zapasik jest pieniążków, który od razu się rozchodzi. Ale proszę pana, żeby dodatek był co miesiąc. Co miesiąc? Ile co miesiąc musiało być? Pana, to 500 zł nawet, już by mi starczyło. Już by mi tam starczyło. I pani już by nie chciała tej trzynastki wtedy? O ile bym nie zaczęła chorować, bo to jest... Tak, choroba. No drogo, no wszystko wzrosło, no co zrobić? Tak? Jedzenie o ile wzrosło na przykład, jedzenie? Tak, drugie tyle, trzy razy tyle. Dwa razy tyle. To dużo. Chleb ile kosztuje na przykład? No na przykład kupuję chleb tutaj 5,50. 5,50 kosztuje? No koło tu kupuję. Najtańszy chleb 5,50 kosztował? 2,50 zł. No właśnie, mówię panu, że... A słyszała pani, że waloryzacje wzrosły 12%, jak pani cenia? Zadowolona pani czy nie bardzo? A z czego tu być zadowolonym? Co to wszystko daje? No mało, zjada to. Daje, oczywiście, że tak. Czyli ta inflacja... Drożyzna i tyle, i co to daje. Bardzo trochę zdrowa. Tyle. Jak pani, ogólnie pani zadowala ze swojej emerytury i pani tym? Poniżej dwóch, powyżej, mniej więcej ile pani ma? No, ja mam akurat powyżej dwóch. Ale to jest i tak mało, tak. Sama, no to... Tak. I wystarcza pani na wszystko, czy zostaje coś? Nie. Czy na zero pani wychodzi? Nie, wie pan, to szkoda nawet mówić na ten temat, bo... Co najdroższe? Dzień dobry. Czyż ile na przykład pani wynosi? 1000? Mniej. Ja płacę za mieszkanie 600 zł. 600 zł. No to pani zostaje i tak 2000. Gdzie reszta? No a co? A żyć? A reszta? Światło, gaz? Światło dużo kosztuje? Energia? No pewnie. A znowu ma zdrożyć od połowy roku. Słyszała pani, że 70%. No właśnie. I znowu będzie problem. Da się na czymś oszczędzić jeszcze, czy już nie bardzo? Teraz się nie da na niczym oszczędzić. Na jakieś luksusy, nie wiem, wyjazdy jakieś, rehabilitacje.